Każdego dnia w Polsce popełniane są tysiące przestępstw. Na kanale Wiadomości Kryminalne codziennie znajdziecie najbardziej szokujące przestępstwa z kraju i ze świata. Policjanci z Suwałk zatrzymali 30-letniego dilera narkotykowego, który wpadł w ręce stróżów prawa w niezwykle kuriozalnych okolicznościach. Mężczyzna zatrzasnął drzwi do swojego mieszkania i wezwał pomoc policjantów. Kiedy funkcjonariusze weszli do lokalu, natrafili na dowody jego przestępczej działalności. Służby zostały wezwane na miejsce przez 30-latka. Na miejscu policjanci i strażacy zastali jednak tylko opiekuna dilera. Gdy mundurowi weszli do mieszkania, zauważyli na krześle tacę z rozsypanym białym proszkiem, foliowymi torebkami i banknotem. W lodówce znaleźli kilka woreczków ze skrystalizowanym proszkiem, a w papierowej torbie pod łóżkiem foliowe torebki z tabletkami oraz paczkę także z proszkiem, relacjonują miejscowi policjanci. Wstępne badania narkotesterami wykazały, że zabezpieczone substancje to łącznie ponad 2 kg narkotyków, ponad 900 g tabletek ekstazy, ponad 900 g metamfetaminy i ponad 240 g amfetaminy. Problem w tym, że właściciel niedozwolonych środków przepadł jak kamień w wodę. Kryminalni od razu rozpoczęli poszukiwania mężczyzny. Po kilku dniach 30-latek wpadł w ręce policjantów na jednej z suwalskich ulic. Podejrzany trafił do aresztu, dodają mundurowi. Prokurator przedstawił 30-latkowi zarzut posiadania znacznej ilości środków odurzających. Decyzją sądu zatrzymany najbliższe 3 miesiące spędzi w areszcie. Za tego typu przestępstwo grozi kara do 10 lat więzienia. W przededniu Dnia Wszystkich Świętych w miejscowości Przysucha w województwie mazowieckim doszło do tragicznego zdarzenia. 22-letni kierowca samochodu marki Mazda śmiertelnie potrącił 17-letniego pieszego. Tragedia rozegrała się we wtorek, 31 października, około godziny 21:45. O wypadku drogowym na ulicy Radomskiej poinformowano dyżurnego przysuskiej komendy. Młody kierowca, poruszając się drogą krajową numer 12 w kierunku Radomia, uderzył w nastolatka, który wchodził na jezdnię. Mimo natychmiastowych działań ratunkowych, pieszy zmarł na miejscu. Rzeczniczka komendy policji w Przysusze, aspirant sztabowy Aneta Wilk, przekazała, że 22-latek był trzeźwy w momencie wypadku, co potwierdziło badanie alkomatem. Śledczy oraz prokuratura pracują nad wyjaśnieniem wszystkich okoliczności tego wypadku. Aspirant sztabowy Wilk wykorzystała okazję, by przypomnieć o konieczności zachowania przez wszystkich uczestników ruchu drogowego wyjątkowej ostrożności. Podkreśliła, że nowe przepisy wprowadzone w czerwcu 2021 roku mają na celu zwiększenie bezpieczeństwa pieszych. Zgodnie z nimi kierowcy zbliżając się do przejść pieszych muszą zwolnić i ustąpić pierwszeństwa pieszym na przejściu. Jednocześnie nowe regulacje nakładają na pieszych obowiązek zachowania ostrożności i zabraniają wchodzenia na jezdnię tuż przed nadjeżdżający pojazd. Funkcjonariusze z Komendy Śródmieścia zatrzymali seniora w wieku 72 lat, który jest podejrzany o próbę dokonania oszustwa metodą na tzw. policjanta. Mężczyzna został zaskoczony, kiedy przyszedł po odbiór 45 tysięcy złotych od ofiary, ale zamiast oczekiwanej gotówki otrzymał torbę wypełnioną bezwartościowymi wycinkami papieru. Sytuacja wydarzyła się po tym, jak dzień wcześniej ofiara oszustwa, wprowadzona w błąd przez fałszywego policjanta, wydała przestępcy 20 tysięcy złotych. Kobieta miała przekazać oszustom większą kwotę po tym, jak przez telefon stacjonarny wmówiono jej, że jej oszczędności w banku są zagrożone przez działalność hakerów. Informacja Roberta Szumiata, oficera prasowego Policji Śródmiejskiej, wskazuje, że ofiara zgłosiła sprawę prawdziwym funkcjonariuszom, którzy szybko zorganizowali pułapkę, przygotowując reklamówkę, która wyglądem i ciężarem przypominała zawartość pełną pieniędzy. Podczas akcji mężczyzna został zauważony przez policję w momencie opuszczania windy z reklamówką w rękach. Zaraz po tym został obezwładniony i zatrzymany. Mimo swojego wieku stawiał opór, próbując zatrzymać torbę w rękach. 72-latek usłyszał zarzuty usiłowania oszustwa, które według polskiego prawa karnego mogą skutkować karą do 8 lat pozbawienia wolności. Policja informuje, że to dopiero początek sprawy i możliwe są dalsze zatrzymania w związku z tym przestępstwem.
29-letni mieszkaniec Świdnicy stoi w obliczu potencjalnej kary do 5 lat więzienia za brutalne znęcanie się nad domowym kotem. Pracownicy lokalnego schroniska zwierząt alarmują o szokującym przypadku okrucieństwa, do którego doszło w jednym z mieszkań miasta. Z relacji partnerki mężczyzny wynika, że sprawca w ostatnim czasie nie tylko bił kota, ale również 2 tygodnie wcześniej spowodował złamanie zwierzęciu żeber. W chwili interwencji sprawca nie był obecny, natomiast kobieta, wracając do domu, znalazła czworonoga w opłakanym stanie zdrowia. Schronisko podjęło niezwłocznie działania mające na celu ratowanie życia kota, który został nazwany Nunusiem. Od tygodnia toczy się dramatyczna walka o życie Nunusia, który dotarł do nas w stanie krytycznym. Szokujące jest, że w dobie powszechnej świadomości o ochronie zwierząt możemy być świadkami tak barbarzyńskich aktów, wyrażają smutek i niedowierzanie pracownicy schroniska. Marek Rusin z prokuratury rejonowej w Świdnicy potwierdził, że wobec 29-latka zostało wszczęte dochodzenie. Jest on podejrzany o znęcanie się z wyjątkowym okrucieństwem, wielokrotne bicie kota i zadanie mu poważnych obrażeń wewnętrznych, w tym odmy i złamania 13 żeber, co stanowi bezpośrednie zagrożenie wobec życia zwierzęcia. Sprawca, który przez kilka dni ukrywał się przed wymiarem sprawiedliwości, został zatrzymany. Zostały mu przedstawione zarzuty, które mogą skutkować karą pozbawienia wolności do 5 lat. Funkcjonariusze Straży Granicznej, działając pod nadzorem Prokuratury Krajowej, zatrzymali rekordowy transport 183 kg marihuany o czarnorynkowej wartości ponad 8 milionów złotych. Narkotyki były ukryte w skrytkach konstrukcyjnych naczepy ciężarówki. W związku ze sprawą aresztowano 2 obywateli Polski. Do zdarzenia doszło 6 października w Zgorzelcu. Z ustaleń mundurowych wynikało, że w zestawie ciężarowym jadącym z jednego z krajów Europy Zachodniej mogą być przewożone znaczne ilości narkotyków. Funkcjonariusze Straży Granicznej z placówek w Dorohusku i Zgorzelcu, przy ścisłym współdziałaniu z funkcjonariuszami z Krajowej Administracji Skarbowej oraz Policji ze Zgorzelca, podczas kontroli drogowej zastawu ciężarowego ujawnili przemycaną marihuanę. Obecność narkotyków wskazał funkcjonariuszom obecny podczas kontroli pies służbowy. Dodatkowo, wykorzystując do tego celu mobilny rentgen, potwierdzono konkretne miejsce ukrycia narkotyków. Paczki z marihuaną zostały ukryte w specjalnie skonstruowanej skrytce w podłodze naczepy. Nielegalny towar o łącznej wadze ponad 183 kg próbował wwieźć na terytorium Polski 50-letni mieszkaniec Pabianic. W toku podjętych czynności śledczych funkcjonariusze z placówki w Dorohusku ustalili również osobę podejrzaną o zorganizowanie ujawnionego przemytu marihuany. Do sprawy został zatrzymany 34-letni obywatel Polski. W miejscu jego zamieszkania we Wrocławiu funkcjonariusze zabezpieczyli dowody świadczące o popełnionym przestępstwie oraz gotówkę w kwocie ponad 720 tysięcy złotych. Obu zatrzymanych mężczyzn doprowadzono do prokuratury krajowej w Lublinie, gdzie usłyszeli zarzut wewnątrzwspólnotowego nabycia na terenie Unii Europejskiej i przewozu znacznych ilości środków odurzających, za co grozi im kara pozbawienia wolności od 3 do 20 lat. Decyzją Sądu Rejonowego w Lublinie zostali oni tymczasowo aresztowani na okres 3 miesięcy. Śledztwo ma charakter rozwojowy, niewykluczone są kolejne zatrzymania w tej sprawie. Funkcjonariusze CBŚP i KAS pod nadzorem Prokuratury Rejonowej Poznań-Grunwald przejęli ponad 37 milionów sztuk papierosów bez polskich znaków skarbowych, wartych ponad 28 milionów złotych. Nielegalny towar trafił do Polski najprawdopodobniej z Dubaju. Gdyby papierosy trafiły na polski rynek, straty budżetu państwa wyniosłyby ponad 46 milionów złotych. Sprawa zaczęła się, gdy w lipcu bieżącego roku funkcjonariusze z zarządu w Warszawie Centralnego Biura Śledczego Policji i Mazowieckiego Urzędu Celno-Skarbowego w Warszawie odkryli w magazynie stolarni w województwie wielkopolskim papierosy bez polskich znaków akcyzy. W efekcie funkcjonariusze przejęli ponad 7,5 miliona sztuk nielegalnych papierosów. Z oznaczeń na papierosach wynikało, że towar mógł być wyprodukowany w Zjednoczonych Emiratach Arabskich. Na bazie tej akcji prokuratura rejonowa Poznań-Grunwald wszczęła śledztwo, które miało swój epilog. Intensywne czynności przeprowadzone przez funkcjonariuszy CBŚP i KAS pod nadzorem prokuratury doprowadziły do przejęcia kolejnego transportu papierosów.
W minionym tygodniu funkcjonariusze CBŚP i KAS przeszukali dwa kontenery znajdujące się w porcie w Gdańsku. Podczas akcji zabezpieczono blisko 30 milionów papierosów bez polskich znaków skarbowych. Jak ustalili funkcjonariusze, papierosy trafiły do polskiego portu przez Oman z Dubaju. Łącznie w trakcie obu akcji funkcjonariusze wyeliminowali z rynku ponad 37 milionów sztuk papierosów, wartych ponad 28 milionów złotych. Z ustaleń funkcjonariuszy wynika, że nielegalne papierosy najprawdopodobniej miały być wprowadzone do obrotu na terenie Polski, ale także innych krajów Unii Europejskiej. Wśród zabezpieczonych papierosów znaczną część stanowiły papierosy tak zwane mentolowe, których produkcja jest zabroniona na terenie Unii Europejskiej. Dalsze czynności w sprawie wykonuje Mazowiecki Urząd Celno-Skarbowy w Warszawie pod nadzorem Prokuratury Rejonowej Poznań-Grunwald w Poznaniu. W Warszawie doszło do serii agresywnych ataków na mieszkańców dzielnicy Bielany. Napastnik uzbrojony w maczetę zaatakował przynajmniej 3 osoby w różnych lokalizacjach miasta. Pierwsze z tych zdarzeń miało miejsce w rejonie ulic Kochanowskiego i Broniewskiego około godziny 9 rano, według informacji przekazanych przez reporterów. Natomiast TVN Warszawa informuje o trzecim ataku, który wydarzył się 2-3 godziny później, już na terenie Woli. Sprawca jest opisywany jako około 40-letni łysy mężczyzna. Ubrany był w ciemnoniebieską kurtkę i ciemnogranatowe spodnie, prawdopodobnie jeansowe, ciemne buty oraz miał przy sobie niebieski plecak. Poruszał się na damskim rowerze górskim. W pierwszym incydencie sprawca podszedł do 44-letniego mężczyzny spacerującego z psem, zapytał o rzekomego sprawcę napadu na dziewczynę, a następnie niespodziewanie zaatakował go maczetą w okolice szyi i uciekł. Na szczęście życiu poszkodowanego nie zagraża niebezpieczeństwo. Chwilę później, na ulicy Broniewskiego, napastnik zaatakował kolejną osobę. Po prośbie o papierosa uderzył przechodnia maczetą w lewe ramię, po czym odjechał. Kolejny atak miał miejsce w Lasku na Kole, gdzie sprawca użył gazu przeciwko napotkanej osobie. Policja poinformowała o zatrzymaniu mężczyzny podejrzewanego o ataki narzędziem przypominającym maczetę. Po południu do groźnego incydentu odniósł się prezydent miasta. Zwróciłem się do Komendy Stołecznej Policji o skierowanie na ulicę Warszawy dodatkowych patroli i zaangażowanie wszystkich sił, by jak najszybciej ustalić i zatrzymać napastnika, przekazał Rafał Trzaskowski. Zarekomendowałem objęcie szczególnym dozorem szkół, przedszkoli i miejsc, w których gromadzi się najwięcej mieszkanek i mieszkańców. W akcję włączono siły Straży Miejskiej. Nie ma zgody na agresję, dodał samorządowiec w internetowym wpisie. W działaniach mających na celu odnalezienie Grzegorza Borysa, 44-letniego wojskowego oskarżonego o zamordowanie swojego syna, doszło do znaczącego zwężenia obszaru poszukiwań. Według najnowszych informacji, akcja koncentruje się wokół zbiornika wodnego Lepusz w granicach Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego. Źródła nieoficjalne sugerują, że w tym miejscu mogą znajdować się ślady poszukiwanego lub jego ciało. Grzegorz Borys, który stał się głównym celem ogólnokrajowych poszukiwań, jest podejrzany o dokonanie zbrodni na swoim 6-letnim synu Olku. Do tragicznego odkrycia doszło w ich domu przy ulicy Górniczej w Gdyni, gdzie matka chłopca odnalazła zakrwawione ciało dziecka. Wówczas podejrzany o zabójstwo ojciec nie został odnaleziony w miejscu zdarzenia. Po pracy służb obejmującej przeszukanie rozległych lasów Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego zdecydowano o ograniczeniu obszaru do 2 hektarów wokół zbiornika Lepusz. Karina Kamińska, rzecznik prasowy Komendy Wojewódzkiej Policji w Gdańsku, potwierdziła, że decyzja o zawężeniu terenu poszukiwań wynika z nowych informacji oraz śladów zabezpieczonych przez policję i żandarmerię wojskową. Wyznaczony przez nich teren obejmuje rejon zbiornika wodnego Lepusz, który znajduje się w otulinie Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego. Zakładają, że w tym miejscu może znajdować się poszukiwany Grzegorz Borys. Decyzja o zawężeniu poszukiwań wynika z konkretnych informacji i zabezpieczonych śladów, które policjanci i żandarmi zdobyli i zabezpieczyli w wyniku dotychczasowej pracy nad tą sprawą, informuje Karina Kamińska, rzeczniczka prasowa Komendy Wojewódzkiej Policji w Gdańsku. Teraz skupiają się na dokładnym i bezpiecznym przeszukaniu tego skomplikowanego terenu, bogatego w mokradła i grzęzawiska. Prace poszukiwawcze są utrudnione i niebezpieczne,
a do ich przeprowadzenia angażowany jest specjalistyczny sprzęt oraz eksperci z dziedziny hydrologii. Policja zabezpieczyła teren i apeluje o niewchodzenie na jego obszar oraz przestrzeganie poleceń wydawanych przez funkcjonariuszy. Fakt nieoficjalnie donosi, że istnieje podejrzenie, iż Grzegorz Borys może nie żyć i jego ciało znajduje się w zbiorniku wodnym. Warto zaznaczyć, że zbiornik ten był miejscem niedawnego tragicznego wypadku, w którym stracił życie 27-letni Bartosz Błyskal z grupy wodno-nurkowej. Okoliczności tego zdarzenia są aktualnie przedmiotem dochodzenia prokuratury. Codziennie w Polsce i na świecie popełniane są tysiące przestępstw. Jeśli chcesz być na bieżąco z wiadomościami kryminalnymi, zachęcamy do polubienia filmu oraz do subskrypcji kanału.